Jakby pan mógł przedstawić, na jakich zasadach prezydent Opola chce przyłączyć sąsiednie gminy stricte do Opola i jak zareagowali mieszkańcy? Pan prezydent czy władze Opola chcą powiększyć swój potencjał, zabierając sąsiadom, 5 gminom, które leżą obok Opola, ciekawsze miejscowości, tak, które są już dobrze zainwestowane, w których są duże zakłady produkcyjne albo duże tereny do zainwestowania, twierdząc, że jest mu to potrzebne do tego, ażeby Opole, które się wyludnia, bo się wyludnia, żeby się mogło dalej rozwijać. Oczywiście Opole samo jako miasto ma mnóstwo terenów inwestycyjnych. Nie jest miastem biednym, bo dochód na mieszkańca jest bardzo wysoki. My jesteśmy bogatą gminą, bo dobrze wielki to elektrownia Opole, więc jesteśmy bogatą gminą, ale w przeliczeniu na mieszkańca Opole i tak nas tam o kilkadziesiąt złotych przewyższa. Także nie ma tu jakiejś bariery finansowej czy potrzeb finansowych. Nie ma też potrzeb terytorialnych, bo to terytorium jest, natomiast jest skok na kasę i chęć. Na czym polega ten skok na kasę? Zabranie w momencie, kiedy wycina nam się, powiedzmy sobie, 4,5 miejscowości, bo niektóre miejscowości idą w całości, a dwie miejscowości tylko częściowo. I to tak częściowo, że tylko teren elektrowni i firm, które wokół elektrowni powstają, to widać od razu, że chodzi tylko o te podatki i kasę, która z elektrowni wpływa na dzień dzisiejszy do budżetu. A to prawda, że Unia Europejska albo jacyś deweloperzy już dzisiaj zaproponowali właśnie inwestycje w tym regionach i właśnie dlatego to skłoniło prezydenta, żeby przejąć te tereny? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. My jako gmina mamy tą elektrownię, mamy tereny wokół, myśmy tam inwestowali po to, żeby je przygotować do lokowania małego i średniego biznesu, bo na tym nam też zależy. I takie zakłady się pojawiają, ale to spokojnie, że tak powiem, nie ma jakiegoś bardzo dużego inwestora u mnie w gminie, bo nie ma takich dużych terenów. To są tereny rzędu 25 czy 30 hektarów, więc to tylko małe i średnie firmy. Natomiast jest spora kasa do wzięcia. Natomiast w gminie Dąbrowa, która jest niedaleko nas, też graniczy z miastem Opolem, tam są tereny inwestycyjne. Tam jest duży teren, ponad 100 hektarowy, blisko autostrady, który dla tej gminy jest szansą na rozwój. Tak? Kiedy zabierze to Opole, to gmina nie będzie się mogła rozwijać, będzie wegetować po prostu. A jak w ostatnich dniach protestowali, bo widziałem materiały, jak mieszkańcy po prostu protestowali, jakby pan mógł powiedzieć coś więcej na ten temat? To znaczy mieszkańcy protestują już od momentu pojawienia się tego pomysłu, tak? Czyli 20 listopada, kiedy prezydent to ogłosił w gazecie, później 26 listopada pojawiła się uchwała Rady Miasta Opola o właśnie przystąpieniu do procesu powiększania miasta Opola. Było wiele demonstracji w samym Opolu, były blokady dróg. Bo mieszkańcy, cała moja gmina jest oflagowana i obanerowana, na każdej posesji coś wisi, co ma wyrażać ten protest przeciwko temu pomysłowi. Wie pan, 2,5 tysiąca ludzi stało przed Urzędem Wojewódzkim i skandowało do wojewody bądź naszym wojewodą, a on tego w swojej opinii nawet nie zauważył. Tak to wygląda, dlatego ludzie są rozwścieczeni, chcą protestować dalej, chcą zakłócać festiwal opolski. Ja nie chciałbym takich sytuacji, bo to nic ciekawego i naszej opolszczyźnie, że tak powiem, to nie służy. Ale ludzie widzą, że pewne sprawy załatwia się ponad ich głowami, kompletnie ich nie słuchając. Tym bardziej, że mają dostęp do informacji na przykład z województwa podkarpackiego, gdzie wojewoda rzeszowska wydała opinię zupełnie odmienną, właśnie patrząc na sprzeciw społeczny.